Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Poli zatytułowanej Osaczona. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Życie jest totalnie do dupy. Tak myślałam tamtego majowego poranka, a przecież jeszcze nie mogłam wiedzieć, co przydarzy mi się w nadchodzących tygodniach. Połowa maja, a było zimno jak na jakiejś cholernej Syberii. Nie denerwuje was, że prawie w ogóle nie ma już wiosny? Zimno, 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 a później bach prosto w twarz gorąco jak cholera. Mieszkam pod Warszawą i do pracy muszę dojeżdżać pociągiem. Wybieram zawsze ten wcześniejszy. Owszem, też jest zatłoczony, ale nie tak hardkorowo jak ten późniejszy. No i jestem w pracy zawsze jakieś dwadzieścia minut przed czasem, co robi ze mnie wzorowego pracownika. Moja mama zawsze powtarzała Karolinko, ty to za mądra nie jesteś, więc chociaż bądź pracowita. Kochane mamusie, prawda? Zawsze wyciągną z pod ziemi jakąś wadę swoich córek. Oczywiście nie wprost, tylko naokoło rzucą, a potem bujaj się z tym dziewczyną sama. Z pełną pompą weszliśmy razem z moim mężem, Bartkiem. Szeregi współczesnych niewolników, biorąc kredyt hipoteczny. To, co miało być domkiem z ogródkiem, okazało się ciasnym segmentem z kawałkiem trawnika wielkości plażowego koca. Za to cena była bardzo atrakcyjna. Szybko się okazało dlaczego. Po pierwsze, nasz ogród był od północy, i słońce witało do nas jedynie na dwie godziny z rana. Po drugie, jedna ze ścian przylegała do niewielkiego osiedlowego sklepiku, w którym od piątej rano pieczono świeże bułeczki. Jakoś o czwartej budziło nas więc buczenie pieca. W zimę fajnie. Bo ta ściana była tak nagrzana, że wolałam się do niej przytulić niż do bartka. ale latem... sami wiecie. Na szczęście ze względu na dobrą cenę kredyt wzięliśmy tylko na 25 lat. Pierwsza piątka już za nami i zostało tylko 20. To chyba całkiem nieźle, co? Przepraszam was, ale musicie się przyzwyczaić, że lubię się oszukiwać jak mało kto. Tylko w ten sposób mogę sobie radzić z rzeczywistością. Tak więc pobudka była o szóstej. Dotarłam po omacku do kuchni i włączyłam ekspres. Bartek też jak ślepiec w samych kapciach i szlafroku poszedł do sklepu po bułki, których pieczenie obudziło nas w nocy. Powiem wam, że są naprawdę pyszne. Rozsunęłam rolety i od razu poczułam ciepły futrzasty kształt ocierający się o moje nogi. Hej, księżniczko! powiedziałam i wzięłam na ręce moją kochaną kocicę. Dałam jej buziaka, szybko nasypałam karmy i nalałam wody. Po chwili do kuchni wszedł Bartek i położył bułki na stole. Był wyższy ode mnie o głowę i kiedyś bardzo szczupły. Szczupłość w ramionach mu pozostała, ale w pasie pojawiła się sporych rozmiarów oponka. Efekt jego zamiłowania do piwa. Teraz próbował niezgrabnymi gestami doprowadzić jakoś do ładu swoje włosy w kolorze ciemnego blondu. Dla mnie półtorej, mruknął zaspanym głosem. Skinęłam głową i otworzyłam lodówkę wyjmując produkty. Cholera, jasna, kochanie, skoczysz jeszcze po wędlinę? Kochanie, nie. Tyle razy umawialiśmy się, że kuchnia to Twój rejon i ty tu rządzisz. No co ty powiesz? Poczułam, że robię się zła. Za to telewizor z meczem, piwem i głupimi kumplami to twoje rejony? Męskie przywileje. Partek uśmiechnął się, wyraźnie zadowolony, po czym zmarszczył brwi. Nie obrażaj moich kumpli. Idę się ogarnąć. Liczę na to, że śniadanie będzie za pięć minut. Wyszedł z kuchni, zdejmując po drodze szlafrok, a ja zwalczyłam w sobie odruch rzucenia za nim słoikiem z majonezem. Odpuściłam, bo nie chciałam się kłócić. Poleciałam do sklepu, kupiłam wędlinę i zrobiłam mu takie kanapki, jakie lubi: bułka, masło, ser, szynka, a na koniec majonez i pomidor. Mama zawsze mi powtarzała: Prawdziwa kobieta zna swoje miejsce. Tak więc trochę mnie już poznaliście, prawda? Jestem prawdziwą kobietą. Szkoda, że chyba tylko według mojej mamy. No i szkoda, że czasami naprawdę mnie to wkurza. Szybko o tym zapomniałam, szykując się w łazience. Delikatny makijaż i starannie, przynajmniej moim zdaniem, ułożone włosy. Szare rajstopy i granatowa sukienka, zegarek i bransoletka. Przejrzałam się w lustrze tak samo jak każdego dnia. Z odbicia patrzyła na mnie 34-letnia szatynka z zadziornym uśmiechem. Piękna? Nigdy w życiu. Na pewno też żadna modelka. Tylko czy mogłam się podobać? Zdecydowanie tak, ale pamiętajcie o mojej skłonności do oszukiwania oczywiście samej siebie. Napaść na bank nigdy w życiu, ale zdołować samą siebie i przyjąć kolejne ciosy, to już jak najbardziej w moim stylu. Usłyszałam trzask drzwi i wyjrzałam przez okno. Bartek wsiadł do samochodu, odpalił silnik i wykręcił z naszego ciasnego podjazdu. Nawet się nie pożegnał. Mój Boże, kiedyś jak wychodziliśmy do pracy, dawaliśmy sobie słodkie buziaki i zapewnialiśmy się o tym, jak bardzo się kochamy, oraz przekazywaliśmy miłosne liściki. Tak było jeszcze pierwsze dwa lata po ślubie. A teraz? Może powinnam z nim porozmawiać? Nie, to nie w moim stylu. Na pewno sam się zorientuje, że ostatnio jest między nami jakoś dziwnie. Wtedy porozmawiamy i wszystko sobie wyjaśnimy. Z tą myślą pożegnałam się z mruczącą po swojemu księżniczką. Zarzuciłam na sukienkę pikowaną kurtkę, włożyłam trampki, wrzuciłam do torebki telefon i szpilki. I wyszłam na zewnątrz, zamykając drzwi. Do stacji miałam cały kilometr. Bartek nie mógł mnie podwozić, bo jechał w drugą stronę i zawsze tłumaczył, że przed szlabanem tworzą się spore korki i nie chce mu się potem zawracać. Szłam szybkim krokiem, kontrolując na bieżąco czas. Jeśli przy starym przekrzywionym drzewie byłam wcześniej niż za piętnaście siódma, mogłam sobie pozwolić na spacerowy krok. Ale jeśli było później, musiałam zdecydowanie przyspieszyć. Powoli z poszczególnych uliczek wysypywały się kolejne osoby, a każda z nich miała być pasażerem tego samego pociągu. Zawsze podziwiałam wszystkie kobiety, którym udawało się przejść ten dystans w szpilkach. Ja bym się wywaliła w połowie drogi. Na Peronie zameldowałam się jakieś dwie minuty przed przyjazdem pociągu i omal nie parsknęłam śmiechem. Niby połowa maja, a wszyscy byli okutani jak w połowie stycznia. Zaczęłam przyglądać się garderobie osób czekających na pociąg, próbując w wyobraźni dopasować do nich narty czy sanki, i dobrze się przy tym bawiłam, gdy nagle usłyszałam sepleniący nosowy głos. No cześć, moja droga, co tam u ciebie? Przede mną stała ruda. Tak naprawdę miała na imię Paulina, i mieszkała na moim osiedlu. Związane w koński ogon włosy farbowała na wściekle rudy kolor. A na nosie miała okulary w okrągłych drucianych oprawkach. Była z pięć lat młodsza ode mnie i miała dwójkę dzieci, o których ciągle opowiadała. Istna matka Polka z internetowego memu. Dodatkowo strasznie mnie denerwowało, że podczas rozmowy przysuwała swoją twarz tak blisko mojej, że mogłyśmy się niemal pocałować. Ja się wtedy odsuwałam, a ona znowu jeszcze bliżej. Masakra. Normalnie kryłam się przed nią za filarem zadaszenia, stosując przebiegłą, jak na moje skromne możliwości, strategię. Gdy Ruda wsiadała z przodu pociągu, to ja z tyłu, a gdy ona zajmowała jeden z ostatnich wagonów, ja pchałam się do lokomotywy. Wszystko, byle z nią nie gadać. Ale dzisiaj przespałam swoją szansę. Jako, że nauczono mnie, by zawsze być miłą dla każdego, uśmiechnęłam się i powiedziałam: Cześć, co słychać? Normalnie myślałam, że już samochód kupiłaś, czy co? Zaszczebiotała Ruda. Bo w ogóle cię na peronie nie widuje. No coś ty. Rozległ się gwist i pociąg wtoczył się leniwie na peron. Wszyscy podróżni zesztywnieli, skupiwszy się w ciasne gromady, próbujące przewidzieć, w którym konkretnie miejscu staną wagony i gdzie otworzą się drzwi. A gdy te z sykiem się rozsuwały, wszyscy rzucali się do nich, by zająć miejsca siedzące. No, i tutaj musiałam przyznać rudej, że była w tym naprawdę niezła. Stosowała metodę świdra i tak wkręcała się między ludzi, taszcząc mnie za ramię, że prawie nigdy nie musiałyśmy stać. To był wyczyn, który mnie się nie udawał, ale też niespecjalnie mi zależało. Mój genotyp został pozbawiony jakiegoś ciągu cech odpowiedzialnych za walkę o swoje. Zawsze byłam bierna i przyjmowałam świat taki, jaki był. Może niesłusznie? Usiadłyśmy obok drzemiącego typa w wełnianej czapce, od którego śmierdziało piwem i papierosami. Ostatni fotel naszej czteromiejscowej loży zajęła nastolatka żująca gumę. Dziewczyna miała słuchawki w uszach i wlepiała oczy w ekran smartfona, nie widząc nic poza tym. Słuchaj, u nas jest niewesoło, powiedziała płaczliwym tonem Ruda. Co się stało? Kłopoty z bombelkami. Bazyli ciągle ostatnio łapie się za łóżko. Łóżko? Zmarszczyłam brwi, bo ruda strasznie niewyraźnie mówiła. Za ucho! Paulina podniosła głos, a facet w wełnianej czapce otworzył na chwilę przekrwione oko. Normalnie nie wiem, pewnie go coś boli. Poszłam z tym do lekarza, a on, że nic tu nie widzi, żeby mnie histeryzowała. Ja? Ja histeryzuję? Normalnie nie wiem, po cholerę my płacimy za tę służbę zdrowia. Może to faktycznie nic poważnego, Wtrąciła mnie pewnie. Karolcia! Nienawidziłam, gdy tak do mnie mówiła. Przecież takich rzeczy nie można lekceważyć. Wiesz, jak wykryłam, że Nikoletta ma wrzody na żołądku. Nikoletta była starszą córką Pauliny. Miała chyba ze cztery lata, natomiast Bazylii był rocznym brzdącem. Ruda uparcie nazywała swoje dzieci bąbelkami. Pamiętałam też historię o wrzodach. Podobno małej nic nie dolegało, za to Ruda rozkręciła taką aferę, że przez nią poleciał jeden lekarz z naszej miejscowej przychodni. No jak, może wydać się to obrzydliwe, ale po prostu spróbowałam językiem jej kupę. Wiesz, tak delikatnie, prosto z pieluszki. Kątem oka zauważyłam, że facet w wełnianej czapce wytrzeszczył oczy, lustrując uważnie rudą. Ona miała gorzki smak. A jaki ma normalnie? Słodki? spytałam w absurdalnym odruchu. Po prostu czułam, że coś jest nie tak. Matka zawsze wie takie rzeczy. Facet w czapce z niedowierzaniem pokręcił głową i znowu przymknął oczy, a ruda szybko dodała. A ty, kiedy z waszego domu będzie słychać radosne kwilenie bąbelków? Chyba po to przeprowadziliście się za miasto? Mm, no tak. Rozpaczliwie próbowałam znaleźć odpowiedź, dlaczego tak naprawdę wyprowadziliśmy się na przedmieścia. Ale ku mojemu zdziwieniu tak naprawdę sama już nie pamiętałam. Nie wiem. Zastanawiamy się z Bartkiem. Ale tu się nie ma co zastanawiać, naprawdę. Trzeba się wziąć do roboty. To chłop się musi wziąć do roboty. Poczułam na swoim policzku oddech zionący przetrawionym alkoholem. Facet w czapce rozbudził się na dobre. Pan cudzych rozmów nie podsłuchuje, dobrze? Ruda zacietrzewiła się. Kurwa, bardzo chętnie gdybym mógł spać, a nie musiał słuchać tego całego pierdolenia, odparował facet. Ależ pan jest wulgarny. Bardzo możliwe, ale przynajmniej nie jem gówna. Facet w czapce wstał i zaczął przepychać się do wyjścia. Rudą kompletnie zamurowało, gdy usłyszała ripostę, a ja, przyznaję się bez bicia, musiałam włożyć wiele wysiłków w to, żeby nie wybuchnąć śmiechem na cały wagon. Ruda wysiadła na Powiślu, a ja przystanek dalej, na Śródmieściu. Stąd czekał mnie jeszcze dwudziestominutowy spacerek na Rondo Daszyńskiego. Biurowiec należący do GFO był jednym z nowszych i okazalszych w okolicy. Całe życie ciężko się uczyłam, studiowałam, a potem pracowałam w pomniejszych firmach, żeby znaleźć się właśnie tutaj, w tej przeszklonej świątyni biznesu. Pamiętam, jak podniecałam się tym, że codziennie w kuchni czekają na nas świeże owoce, że mam darmowe wejścia do klubu fitness, a w łazience kremy do rąk i płyn do ust, a także podpaski, tampony i tym podobne. Teraz, po pięciu latach pracy, mogę powiedzieć Wam jedno – to najbardziej kretyńska i odmurzająca praca, jaką kiedykolwiek w swoim życiu wykonywałam. No i od trzech lat nie podnieśli mi pensji. Ale to pewnie moja wina. Ustawiłam się karnie w kolejce do windy i wjechałam na osiemnaste piętro do naszego działu rozliczeń. Cześć, Karolina. Odwróciłam się i zobaczyłam Helenę, szefową działu HR, czyli Human Resources, po dawnemu dział kadr po prostu. W swoim życiu przewinęłam się przez kilka firm i wiecie co wam powiem? Nigdy nie spotkałam ludzi, którzy byliby mniej przydatni niż ci z HR. Tak naprawdę na niczym się nie znali, a już na pewno nie na ludziach. A to przecież oni odpowiadali za rekrutację, szkolenia i, to jest najśmieszniejsze, motywacje. Może to jednak zazdrość przeze mnie przemawiała? Helena miała na sobie nienaganną garsonkę, niebotyczne szpilki podkreślające jej długie nogi. I, co tu dużo mówić, była śliczna. Zerknęła na moje trampki i ze zdziwienia lekko rozszerzyła brązowe oczy. Cześć, odparłam i poczułam, że się czerwienie. Spoko zaraz zmienię. Ona tylko skinęła głową w odpowiedzi, a ja ruszyłam do open space'u, czyli otwartej przestrzeni zasłanej biurkami. Niby każdy dzięki takiemu spędowi miał działać sprawniej, a tak naprawdę wszyscy sobie przeszkadzali. To był jedynie sprytny zamysł każdej z firm, pozwalający im oszczędzić na wynajmie drogiej powierzchni. Trzy ściany były całkowicie przeszklone, a przez wypucowane okna można było obserwować panoramę Warszawy. W pozostałej części mieściły się kuchnia i toalety, a białą ścianę zdobiło logo firmy, błękitny glob poznaczony symbolami różnych walut i smukła czcionka układająca się w napis Global Finance Operations. Usiadłam na swoim miejscu i zerknęłam w kierunku Dagmary. Daga była moją najlepszą przyjaciółką. Poznałam ją już po zatrudnieniu się w GFO. Szczupła i wysoka brunetka, pewna siebie i z poczuciem humoru. Zawsze podobała się facetom i skrycie trochę jej tego zazdrościłam. Dziewczyna wisiała na słuchawce, drugą ręką wklepując coś do komputera. Gdy mnie zobaczyła, uśmiechnęła się, a potem przejechała palcem po gardle, dając znak, że dzisiaj ma przesrane. Mrugnęłam do niej i odpowiedziałam na migi, że potem się zgadamy. Zrzuciłam trampki, wyciągnęłam z torby szpilki, włożyłam je na stopy i wzięłam się do roboty. Na czym polega moja praca? W skrócie, na robieniu przelewów. Oczywiście upraszczam, ale myślę, że gdybym podała wam wszystkie szczegóły, to nie starczyłoby stron w tej książce. Zasadniczo nasza firma jest międzynarodową korporacją obsługującą finansowo inne korporacje. Ktoś tam to wszystko rozlicza, księguje, zatwierdza, a na koniec ja to sprawdzam, wprowadzam odpowiednie kody i klikam wyślij. Oczywiście po mnie są jeszcze dwa kolejne szczeble, i na koniec te miliardy dolców, euro i funtów krążą sobie wesoło po naszej planecie. Po dwóch godzinach zawiesił mi się system, więc musiałam zadzwonić do działu IT. Rozmowa z pracującymi tam gośćmi to zawsze wyjątkowa mordęga. Cześć to Karolina Dąbrowska, zawiesił mi się system. Podaj numer komputera. Głos po drugiej stronie brzmiał, jakby ktoś dopiero wstał z łóżka. Hmm, gdzie go znajdę? Kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonkę komputera i wybierz właściwości. Ale zawiesił mi się system. Dobrze, podaj imię i nazwisko. Karolina Dąbrowska. Ja pierdziel, przysięgam wam, że rozmowa z tymi ludźmi za każdym razem wyglądała tak samo. Próbowałaś wyłączyć komputer i włączyć jeszcze raz? Czy naprawdę mam to powiedzieć? Co? Głos po drugiej stronie był szczerze zdziwiony. Że zawiesił mi się system! Odłącz go od zasilania i podłącz z powrotem. Zaraz przyjdę. Wlazłam pod biurko, znalazłam odpowiedni kabel i zrobiłam tak jak mnie poinstruował. A gdy wycofywałam się rakiem z podbiórka, poczułam, że ktoś za mną stoi. Pracownik działu IT wyglądał tak jak pozostali, czyli nosił okulary i miał długie, przetłuszczone włosy. Za to był bardzo młody. Chyba świeżo po studiach. Szybko odwrócił wzrok, ale zauważyłam, że gapił się na mój tyłek. Usiadłam z powrotem na krześle i powiedziałam: Proszę bardzo, działaj. Gość z IT zaczął uskuteczniać swoje czary, a ja założyłam nogę na nogę i obciągnęłam górę sukienki, żeby mój dekolt był bardziej widoczny. Co jak co, ale z nóg byłam zawsze zadowolona. Właściwie nie wiem po co to zrobiłam, ale widziałam, że chłopak zerkał uporczywie na mój biust i nogi. Nie był w moim typie. Ale był młody. Pomyślałam o chłodzie panującym obecnie w mojej sypialni dzielonej z Bartkiem. Czy mogłabym zdradzić męża? Na pewno nie z tym kolesiem. Pewnie doszedłby po dwóch minutach. Chłopak uporał się szybko z problemem i zniknął. A godzinę później zjechałam do stołówki mieszczącej się na siódmym piętrze. Była to raczej samoobsługowa restauracja i na początku również wzbudzała mój zachwyt. Nieważne, czy nie jecie glutenu, mięsa, czy też może macie uczulenie na orzeszki arachidowe w karmelu, wybór był taki, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. No i z kartą pracownika wcale nie było tak drogo. Wzięłam zestaw sushi, którego nazwy nigdy nie pamiętałam, ale najbardziej mi smakował i usiadłam obok Dagmary właśnie pałaszującej jakąś chińszczyznę. — Cześć, Daga — rzuciłam. — Co ty dzisiaj taka zarobiona? — A weź mnie nie wkurwiaj, ta od amerykańca znowu jest chora. Tu tak Mara zrobiła stosowny gest palcami, i muszę za nią zapieprzać. Ta od Amerykańca to była Jola. Dziewczyna opuściła się z chłopakiem przysłanym z amerykańskiej centrali i zaszła. Chcąc, nie chcąc, Amerykaniec poczuł się zobowiązany i zaręczył z Jolą, a ta, jako narzeczona ważnej persony, miała teraz w naszej firmie taryfę ulgową. Wszystkie, solidarnie, szczerze jej, nienawidziłyśmy. Ale niby dlaczego? Przecież nie jesteś jej backupem backupem nazywano osobę zastępującą w obowiązkach tę, która miała urlop lub była nieobecna z innego powodu. Kruella mi kazała, to co zrobię? No tak, westchnęłam współczująco. Kruella to nasza szefowa, Sabina Kruger. Trzymała cały ten biznes żelazną ręką. Oprócz oddziału GFO w Polsce była też właścicielką filii w Berlinie i Londynie. Nikt nie chciał z nią zadzierać, ani dyskutować. Zresztą sama dyskusja była traktowana przez nią jak zdrada, a Kruella nie wybaczała nikomu. Mało tego była takim świrem, że wszystkiego musiała dopilnować sama. Teoretycznie naszą szefową była Aśka, ale praktycznie to nie miała nic do gadania. A ty jak? Spytała Dagmara. Nie szykujesz się na stanowisko Aśki? Słyszałaś, że miała dwie podpadiochy? To była prawda. Aśka ostatnio podpadła Kruelli kilka razy. Popełniła poważny błąd podczas rozliczeń i zamiast iść i przyznać się, żeby to jakoś wyprostować, nabrała wody w usta. Cruella wpadła w furię. Nienawidziła, gdy ktoś się okłamywał. Na razie myślałam o tym, żeby poprosić kruello o podwyżkę. Zapomnij, daga prychnęła. Ona daje podwyżki tylko wtedy, jak się stanowisko zmienia. Ja pierdolę, normalnie nie wyrobię z dzisiejszym dniem. Mam za dużo tych dokumentów. Nie przejmuj się. Próbowałam pocieszyć przyjaciółkę. Za dwa dni będziemy w Bułgarii i wszyscy będą mogli nas pocałować w dupę. Uwierz mi, Karola, że tylko to trzyma mnie przy życiu. No i faktycznie mam nadzieję, że jakiś przystojny ratownik pocałuje mnie w dupę. Tak Mara zachichotała. Albo może po prostu coś tam wsadzi? No weź, Daga. Rozejrzałam się na boki, czy nikt nas nie podsłuchuje. Błagam cię, przestań robić z siebie taką świętą. Jedziemy na krótkie pięć dni. To jest nasza szansa, żeby się odprężyć. Nie w ten sposób. Ty możesz sobie robić, co chcesz, ja mam męża. Tak, bo na pewno Bartek jak wyjeżdża na te wszystkie spotkania do innych miast, to wiąże sobie fiuta na supeł. Przestań. Znowu rozejrzałam się i tym razem to ja zachichotałam cicho. Tak Mara zawsze mi imponowała. Nie bała się przekląć i była twardą babką, która walczyła o swoje. Całkowite przeciwieństwo takiej sieroty, jak ja. Bartek nie jest taki. Może masz rację? Tak Mara wzruszyła ramionami. Nie znam go, ale wygląda na porządnego faceta. Dobra, kochana, lecę odrabiać pańszczyznę, a tymczasem weź tam posprawdzaj, jaką będziemy mieć pogodę. Już sprawdzałam. Zajebistą. Codziennie słońce i dwadzieścia sześć stopni. Obie zapiszczałyśmy jak małolaty i padłyśmy sobie w ramiona, wywołując pełne pogardy spojrzenia osób siedzących przy sąsiednich stolikach. Potem się pożegnałyśmy, Dagmara pojechała na górę, a ja jakieś dziesięć minut później również siedziałam już przy swoim komputerze. Pół godziny przed końcem pracy dostałam informację, że Cruella chce mnie widzieć. Powiem wam, że żołądek trochę podszedł mi do gardła. Nasza szefowa, jak zwalniała ludzi z roboty, to zawsze po szesnastej, pod koniec dnia. Teraz to już w ogóle nie kontrolowałam tego, co robię. Excel raz po raz wywalał mi błędy, a ja pozapominałam formuł, bo myślałam tylko o spotkaniu z Kruelą. Dobrze, ale tak na spokojnie. Dlaczego miałaby mnie wyrzucać? Przecież jestem na czas i ostatnio nie dostałam żadnego opieprzu od osób z centrali. Tam, w sensie w Nowym Jorku, siedzą straszne gryzi piórki i pieklą się na nasz każdy błąd. Swoją drogą, nieraz z Dagą się zastanawiałyśmy, że skoro tamci i tak wszystko widzą i po nas poprawiają, to na cholerę my im jesteśmy. Potem przypomniałam sobie, że jakiś czas temu przecież sama prosiłam o spotkanie z szefową, bo chciałam w końcu wyżebrać podwyżkę, o którą ostatnio Bartek ciosał mi kołki na głowie. Trochę samą siebie uspokoiłam, ale i tak miałam miękkie nogi, gdy wjechałam windą na trzydzieste piąte piętro. Nienagannie ubrana sekretarka zaprosiła mnie do gabinetu, i po chwili siedziałam naprzeciwko Cruelli. Wiecie co? Nie wiem jak wy, ale ja od razu rozpoznaję bogaczy. Sabina Kruger miała makijaż, o którym od razu wiedziało się, że kosztował krocie. Na pewno ma kilka kremów, a każdy z nich to minimum tysiąc złotych. No i to ubranie oraz szpilki. Ale przede wszystkim ta pewność siebie bijąca z jej oczu. Cruella była kobietą sukcesu i do tego straszną suką. Może właśnie dlatego, że była suką, odniosła sukces. Tak czy siak, strasznie jej zazdrościłam. Dzień dobry, Karolino. Dziękuję, że zdecydowałaś się na poświęcenie mi chwili z Twojego czasu. Jasne, jakbym miała jakiś wybór, pomyślałam. Uśmiechnęłam się promiennie i powiedziałam, ależ daj spokój. Jak mogę pomóc? Pomóc, tak, to chyba będzie odpowiednie słowo. Wiesz, rozmawiałam dzisiaj kompletnie przez przypadek z Heleną. Naszą szefową HR? Tak. Pomyślałam, że jednak będą mnie zwalniać, i poczułam, że robi mi się dziwnie lekko na żołądku i zaczyna kręcić w głowie. Wiesz, że w naszej firmie obowiązuje dress code? Oczywiście. Dress code to reguły, jakie powinno się stosować wobec swojego ubioru do pracy. Zerknęłam lekko jeszcze na siebie, ale uważałam, że moja granatowa sukienka, rajstopy oraz szpilki spełniają wymogi. Co prawda nie rozumiałam, po co nam te całe zasady, bo przecież nie miałyśmy na co dzień kontaktu z klientami, ale je zaakceptowałam. Helena powiedziała, że widziała cię na dole w trampkach. Kruella podparła brodę dłońmi i zmierzyła mnie wzrokiem, od którego w pomieszczeniu zrobiło się jakby chłodniej. Tak, ale potem zmieniła mnie na szpilki. Potem, to znaczy kiedy? Na górze, w biurze. Dojeżdżam z podmiasta, jadę pociągiem i nie wyobrażam sobie sterczeć tam w szpilkach. Wydaje mi się, że podczas przyjęć do pracy pytamy, czy lokalizacja naszego biura nie będzie problemem. Tak, pytacie, zaczęłam ostrożnie ważąc każde słowo. Ale myślałam, że dotyczy to spóźnień, a ja jestem zawsze na czas. Nie kłóćmy się. Kruella się uśmiechnęła, a mi przed oczami stanął wyszczerzony rekin z dokumentów na Discovery Channel. Masz być w szpilkach nie tylko w naszym budynku, ale też w drodze do niego. Wszyscy muszą wiedzieć, że pracownicy GFO to profesjonaliści w każdym calu. Ale to gdzie mam zmieniać? Nie leży to w kręgu moich zainteresowań. Czytaj: główno mnie to obchodzi. Znajdź jakieś miejsce, sposób i rozwiązanie, które zadowoli nas wszystkich. Czytaj: morda w kubeł. O trudnościach nie meldować. Oczywiście. Strasznie Ci dziękuję za tę rozmowę. Cruella uśmiechnęła się tym razem jak z reklamy firmy ubezpieczeniowej. Jesteś kochana, miłego popołudnia. Wzajemnie sami pomyślcie, czy po takiej rozmowie mogłam jeszcze wtrącić, że tak naprawdę to moja pensja nie zmieniła się od trzech lat i chciałabym podwyżkę, albo że może zastąpię Aśkę i dostanę awans? No właśnie. Gdy opuściłam wreszcie szklaną świątynię biznesu, było już dobrze po osiemnastej. Marzyłam tylko o tym, żeby dowlec się na dworzec, spędzić podróż wśród reszty niewolników tłoczących się w wagonie i zasiąść na kanapie przed telewizorem. Usłyszałam dźwięk przypomnienia dochodzący z telefonu. Wyciągnęłam aparat i zerknęłam na ekran smartfona. Fak, zaklełam, zwracając na siebie uwagę przechodniów. Tak, to raczej na pewno nie było profesjonalne zachowanie pracownika GFO. W telefonie wyświetliło mi się przypomnienie o urodzinach matki. Pewnie pomyślicie, że muszę być wredną córką, skoro o takich rocznicach przypomina mi telefon, ale to nie tak. Po pierwsze, moje stosunki z nią po śmierci ojca stały się, no co tu dużo mówić, dość skomplikowane. Po drugie, w natłoku tych wszystkich zajęć i przyszalonym tempie życia takie rzeczy łatwo umykają. Też tak macie? Nie mam biletu na komunikację miejską, bo i tak dosyć dużo płacę za miesięczny na pociąg, ale nie narzekam. Lubię spacerować. Zresztą mój rodzinny dom był całkiem niedaleko ronda Daszyńskiego. Na Sokołowską miałam jakieś pół godziny spacerkiem. Odeszłam kilkaset metrów od ronda, stanęłam jak idiotka za jakimś drzewem i zmieniłam szpilki na trampki. Gdy idę ulicą, uwielbiam przyglądać się innym ludziom. Zastanawiam mnie, jakie mają życie, jakie problemy, o czym myślą. Nie wiem dlaczego, ale zawsze wydawało mi się to niezwykle interesujące. Najpierw mijały mnie tłumy takich jak ja, pracowniczek korporacji i facetów w garniturach. W miarę jak zagłębiałam się bardziej na wolę, zmieniali się spacerowicze oraz ich wygląd. W okolicach płockiej było sporo młodzieży, która pewnie skończyła późne zajęcia w technikum elektronicznym. Gdy skręciłam w wolską, pojawiło się więcej zmęczonych życiem twarzy, które trudniły się głównie ciężką pracą w usługach lub po prostu robotą fizyczną. Zawsze, gdy tędy szłam, wracały do mnie te wszystkie wspomnienia z dzieciństwa. Minęłam kościół, w którym przyjmowałam pierwszą komunię, i skręciłam w Sokołowską. Po dwóch minutach dotarłam do wysokiego bloku i po chwili stałam już przed drzwiami na szóstym piętrze, wciskając dzwonek. Mama otworzyła mi z tym swoim wiecznym wyrazem twarzy, który przybierała na mój widok zaskoczenie połączone z nutką rozczarowania. Karolcia, jak to miło, że pamiętałaś o starej schorowanej matce? Teraz mi się przypomniało, dlaczego ruda tak mnie wkurzała, gdy mówiła do mnie w ten sposób. No tak, przecież moja mama robiła to identycznie i tego nie cierpiałam. Jak mogłam to wyprzeć? Chyba najwyższa pora na psychoanalizę. Aha, no i matka nie była wcale schorowana. Jak na swoje sześćdziesiąt cztery lata była okazem zdrowia. Dwa lata temu na Siedmiogrodzkiej, gdy ktoś chciał wyrwać jej torebkę, to tak chłopu przyładowała, że biedak doznał wstrząśnienia mózgu. Cześć, mamo, wszystkiego najlepszego! Powiedziałam tak szczerze, jak tylko umiałam, i przytuliłam ją mocno. No, wchodź, wchodź! Opowiadaj, co tam w wielkim świecie! Mama wzięła mnie za rękę i zaprowadziła do kuchni. To było jej święte miejsce. U nas w domu życie nigdy nie toczyło się w dużym pokoju. To była zawsze kuchnia. Mama od razu spryknęła czajnik z wodą i zaczęła się krzątać. Sypana, dwie płaskie cukru i trochę mleka. Dobrze pamiętam? Oczywiście. Mamo, nic nie przyniosłam, bo wiem jak nie lubisz prezentów. No i dobrze. Ja niczego w życiu nie potrzebuję. Zdrowie. O, to najważniejsza rzecz. Mama razem ze swoimi rodzicami z Podlasia jeszcze w latach sześćdziesiątych przyjechała do stolicy i dawno pozbyła się wschodniego zaśpiewu ale w chwilach, gdy wygłaszała tę swoją złotą maksymę, ciągle słychać było ślady tamtej gwary. — Ty to wiecznie głowa w chmurach! — westchnęła nagle mama. — Co? — Mówi o tych butach. To sukienka, to trampki, no istny groch z kapustą. — Mamo, proszę cię, miałam już dzisiaj o tym rozmowę w pracy. — Właśnie, jak tam w pracy? Tak rzadko mnie odwiedzasz, że zupełnie nie wiem, co się u ciebie dzieje. Mama postawiła przede mną kubek z kawą i uśmiechnęła się niczym niewinna staruszka. Ale przecież nie mogłam puścić płazem takiego wyrzutu wobec mojej osoby. Dziękuję. Upiłam łyk kawy. Mamo, dobrze wiesz, co się u mnie dzieje. Przecież dzwonię do ciebie co drugi dzień. No właśnie, dlaczego nie codziennie? Ja mam dużo czasu, zwłaszcza odkąd nie ma już twojego taty. Panie świeć nad jego duszą. To ostatnie zdanie wyszeptała ze zbolałą miną. Musiałam to jakoś przełknąć. Nie cierpiała mojego ojca, z którym od zawsze darła koty. Tata był niesłychanie ciepłym i wyrozumiałym człowiekiem. Zawsze wstawiał się za mną i Zuzką. Postanowiłam zmienić temat. A co u Zuzki? Miałaś z nią jakiś kontakt? Ostatnio nie mogę się do niej dodzwonić. Och, Boże kochany, mama machnęła ręką. Ta twoja siostra to już w ogóle diabeł wcielony. Ja już chyba nie chcę słyszeć o jej problemach. Uśmiechnęłam się w duchu, myśląc o zusce. Jak to możliwe, że była moją siostrą? Młodsza o cztery lata, rzuciła swego czasu studia, a potem wyjechała do Londynu. Przez ponad rok waliła ściemę, że jest kelnerką, ale szybko wyszło na jaw, że tak naprawdę tańczy na róże. Potem powrót do Polski, jakieś szemrane sprawy z narkotykami, półświadkiem. No istne szaleństwo. Czy jej zazdrościłam? Czasami tak. A kiedy ja się jakichś wnuczków doczekam. Karolcia, wiesz, że ty nie młodniejesz. Dzięki za przypomnienie. Mruknęłam i odruchowo zerknęłam na swoje odbicie w szybie. Bartek to taki porządny chłopak. Przecież nie pije, nie bije, po łokcie się urabia. No weźcie się w końcu jakoś za to. Nikt za was życia nie przeżyje. Mamo, to nie jest takie proste. W dzisiejszych czasach dzieci kosztują. Naprawdę trzeba mieć jakieś solidne zaplecze finansowe. A my żyjemy od pierwszego do pierwszego. A my to w jakich czasach żyliśmy? Mama złapała się za głowę. Perel, kartki, problemy ze wszystkim. No biednie było, ale dwie córki wychowałam, jako młoda dziewczyna. Przecież ja się urodziłam, kiedy miałaś trzydzieści lat. Ale jak długo musieliśmy się z ojcem starać? Dziecko to skarb. Czy ty to rozumiesz? Przyszedł mi do głowy pomysł, że mogłabym płacić Rudej jakąś niewielką kasę za to, żeby przyjeżdżała tu raz w tygodniu i gabędziła z moją matką. Obie zachwycałyby się bombelkami, i przerzucały historiami o próbowaniu kupki prosto z pieluszki. Na tę myśl parsknęłam śmiechem, a mama zmierzyła mnie surowym spojrzeniem. No tak, tobie wiecznie żarty w głowie. Przepraszam. Spójrz na córkę Tarkowskich ma już trzecie dziecko, a do tego prowadzi salon fryzjerski i nie może się opędzić od klientów. O tak. Córka Tarkowskiej, czyli moja koleżanka z podwórka, Ola. Od wieków matka porównywała mnie z nią, stawiając ją jako niedościgniony wzór. Ta laska była dla niej niczym połączenie Einsteina z Afrodytą. Do tego garść Margaret Thatcher i szczypta Coco Chanel. Normalnie bogini. Tymczasem dla mnie była zawsze dresiarą z niewyparzoną gębą. I tyle. Salon fryzjerski, mamo, ja pracuję w globalnej korporacji. Z osiemnastego piętra mam widok na całą Warszawę. Może to brzmiało śmiesznie, ale chciałam się jakoś dowartościować. Fryzjer to fach w ręku, a te wasze komputery... Sama nie wiem, jakoś mnie to nie przekonuje. No i milionerką to chyba nie jesteś, co? Poczułam, jak wzbiera we mnie fala gniewu. Tyle lat ciężkiej pracy. Liceum, studia, potem naprawdę ciężkie tyranie do późnych godzin. Jasne, robiłam to wszystko dla siebie, ale też dla mojej matki, która była ze mnie wiecznie niezadowolona. Ja pierdzielę, no po prostu szlak mnie wtedy trafił. Szkoda, że ty nie zostałaś milionerką, powiedziałam cierpko. Zamiast tego postanowiłaś przesiadywać w kuchni całe życie na utrzymaniu ojca, nawet teraz żyjesz z renty po nim. W kuchni to źle, że gotowałam swoim córkom? Spytała mama drżącym głosem, a w jej oczach pojawiły się łzy. Boże, ależ jestem głupia. Znowu dałam się sprowokować i wyprowadzić z równowagi tylko po to, by ona mogła zgrywać męczennicę po to tu przyszłaś? Obrażać własną matkę w jej urodziny? Mamo, to nie tak, przepraszam. Idź już, idź. Nie ma litości na tym świecie dla mnie. Dwie żmije na własnej piersi wychowałam. Tyle trudu, tyle wysiłku. Nie mogłam tego znieść. Wyszłam, a gdy zamykałam drzwi, słyszałam jej łkanie. Z jednej strony sądziłam, że to tylko teatr, ale z drugiej czułam, że być może faktycznie zrobiłam jej przykrość. Boże drogi, czy ja jestem cholerną idiotką? Chyba tak. W domu byłam grubo po dziewiątej. Z dźwięków powitał mnie włączony telewizor, a z widoków kuchnia pogrążona w totalnym chaosie. Weszłam do salonu. Bartek leżał rozwalony na kanapie. Jednym okiem zerkał w swój smartfon, a drugim oglądał jakiś program motoryzacyjny. Ostatnio nie rozstawał się z telefonem normalnie choroba jakaś czy co. Zauważyłam, że na stole stało już kilka pustych butelek po piwie. Cześć, kochanie, powiedziałam. Co takiego stało się w kuchni? Huragan Katrina? Musiałem jakoś zrobić sobie kolację. Z dziesięciu dań? Ha, ha, ha. Bartek westchnął i pociągnął łyk piwa z butelki. Jakby moja żona była w domu, to pewnie by mi sprawniej poszło. Przecież ci napisałam, że jadę do mamy. Ma dzisiaj urodziny. Dobrze. Mógłbyś do niej zadzwonić z życzeniami. Z wariatkami nie gadam. Przestań to w końcu moja matka. A co ty się nagle taka rodzinna zrobiłaś? Zdziwił się Bartek. Wiecznie narzekasz na tę swoją matkę. Na to nie miałam dobrej odpowiedzi. Poszłam do kuchni, nalałam wody i nasypałam karmy księżniczce, a potem zabrałam się za sprzątanie tego całego syfu. Czy on naprawdę nie może rozładować tej cholernej zmywarki? Zupełnie tak, jakby tu nie mieszkał. Po awanturze u matki obiecałam sobie, że nie będzie żadnych kolejnych kłótni tego wieczoru. Dlatego pokornie opróżniłam maszynę, załadowałam brudnymi talerzami i garami i nastawiłam program. Przetarłam blaty, zmyłam większość naczyń, a potem sięgnęłam do lodówki po piwo i wróciłam do salonu. Nie masz nic przeciwko? Pokazałam butelkę i usiadłam obok Bartka na kanapie. Ten w odpowiedzi zrobił minę, że absolutnie nie i stuknął się ze mną butelką. W tym momencie poczułam, że wraca mi dobry nastrój. Zadowolona umościłam się wygodnie i położyłam stopy na jego kolanach. Bartek pociągnął łyk, skrzywił się i zdecydowanym gestem strącił moje nogi. No weź, trochę wali. Przepraszam. Przesunęłam się dalej i podkuliłam nogi. Trochę głupio mi się zrobiło. Faktycznie po całym dniu w rajstopach moje stopy nie musiały pachnieć truskawkami, ale czułam, że nie ma tragedii. No i kiedyś w ogóle mu to nie przeszkadzało. Może jestem przewrażliwiona, ale uwagi na temat mojego wyglądu czy zapachu zawsze mnie trochę bolały. Czułam, że pod wpływem takich komentarzy zamykam się w sobie. Jak ci minął dzień? To samo gówno co zawsze. Milczeliśmy przez chwilę, a ja przyglądałam się, jak na ekranie jakiś debil z entuzjazmem opowiadał o tym, jak najlepiej samemu wymienić kloski hamulcowe w motocyklu. No i ile można na tym przeoszczędzić? Kupujesz motor? Spytałam, zgłupia frant. Ta jasne, przecież mam żonę i kredyt, westchnął. Równie dobrze mógłbym marzyć o wyspie i jachcie. Wow, dzięki, zrobiło mi się przykro. Nie wiedziałam, że jestem dla ciebie takim ciężarem. Przestań, Karol, przecież wiesz o co mi chodzi. No weź, nie bądź obrażalska. Mrugnął do mnie, a ja jak zwykle kupiłam ten jego łobuzerski uśmiech. Umiesz w ogóle jeździć na motorze? Jasne, ale prawka nigdy nie zrobiłem. Skinęłam tylko głową, a potem posiedzieliśmy jeszcze chwilę w milczeniu. W końcu spytałam, nie pytasz co u mnie w pracy? Kiedyś byłeś bardziej zainteresowany. Kiedyś, kiedyś, kiedyś to chleb był lepszy. Bartek opróżnił butelkę, ale po chwili wyprostował się i spojrzał na mnie z zainteresowaniem. Nie gadaj, dostałaś podwyżkę? Poczułam się jeszcze gorzej niż poprzednio. Czasami miałam wrażenie, że mój mąż bawił się ze mną w jakiś okrutny sposób. Niby rzucał błahe uwagi z niewinnym uśmiechem, ale wszystkie bolały. Oczywiście nie mogłam jawnie zaprotestować przeciwko takim komentarzom, bo wtedy wyszłabym na śmieszną wariatkę. Nie, odpowiedziałam cichym głosem. Ja pierdolę, to jest jakaś paranoja normalnie. Średnie wynagrodzenie w górę. Wszyscy się bogacą, a ty przez trzy lata masz dymać za tę samą kasę, ale co ci powiedzieli? No nic. Chyba jakoś musieli ci odpowiedzieć. Bartek patrzył na mnie świdrującym spojrzeniem swoich czarnych oczu. Nie pytałam o podwyżkę. Stwierdziłam, że to nie najlepszy moment. Mój mąż tylko westchnął, kręcąc głową z niedowierzaniem, i odstawił butelkę na blat. Spuściłam wzrok i czekałam cierpliwie doczekałam się po niecałej minucie. Karol, ja naprawdę nie mogę pokrywać większości wydatków. Jesteśmy małżeństwem i powinniśmy razem ciągnąć ten wózek. Mówił to wszystko spokojnym, ale do bólu przygnębionym tonem. Czułam się teraz zupełnie tak jak u mamy w mieszkaniu, gdy odstawiała swój mały spektakl. Albo dadzą ci więcej kasy, albo poszukaj lepszej roboty. To nie może tak być. Myślisz, że to takie proste? Znaleźć lepszą pracę? Hello? No chyba tak. Bezrobocie poniżej pięciu procent, wszędzie sami Ukraińcy, a i nawet oni już nie wyrabiają, żeby zapełnić wszystkie etaty. Aha, czyli mam iść na kasę do biedronki? Wielkie dzięki. No tak, zapomniałem, wzniósł w przesadny sposób oczy do góry. Pani jaśnie wielmożna Karolina Dąbrowska, rodem z miasta stołecznego Warszawy, może pracować tylko w strzelistych wieżowcach. — To nie fer I przestań w kółko grać na nutę, że jesteś z małego miasta. To żałosne. — Bardzo przepraszam jaśnie, hrabinę, że taki chłopek małorolny jak ja śmiał pani zwrócić uwagę. — Ale z ciebie kawał chuja! Krzyknęłam ze łzami w oczach, a potem poszłam na górę do łazienki. Tam rozbeczałam się na dobre. Sama nie wiem dlaczego, ale ten dzień był wyjątkowo popieprzony. Miałam wrażenie, może niesłusznie że oto wszyscy zjednoczyli się przeciwko mnie tylko po to, żebym poczuła się jak śmieć. Cruella, moja mama i mój mąż. Czy jest jakaś osoba na tym świecie, która naprawdę mnie rozumie? A no może przesadzam? Może jestem przewrażliwiona i jestem po prostu beksą? Może to tylko moja wyobraźnia i wszystko wyolbrzymiam? Moja matka zawsze mi powtarzała przestań ryczeć, płaczem nic nie załatwisz, dziewczyno. Trudno, ale teraz musiałam się wypłakać. Gdy trochę mi przeszło, ściągnęłam rajstopy, bieliznę oraz sukienkę i wrzuciłam wszystko do kosza na brudy. Potem weszłam pod prysznic i ustawiłam sobie gorącą wodę. Podczas mycia zastanawiałam się, czy w tym wieku jestem jeszcze dla kogoś atrakcyjna. Wiem, co byście powiedzieli. Dziewczyno, nie jesteś przecież staruszką. No ale człowiek tkwi w tym małżeństwie, każdy dzień podobny do drugiego i czasami sama po prostu tracę dystans. A może racji mają Ruda i mama? Pomyślałam, może faktycznie powinnam postarać się o dziecko? U nas na osiedlu jest pełno matek z małymi dziećmi. Chodzą z tymi wózkami, rozmawiają ze sobą, wiecznie uśmiechnięte i zadowolone. Kłopot w tym, że ja już nie byłam pewna, czy chcę mieć dziecko z Bartkiem. Jeszcze parę lat temu to ja go namawiałam, ale on ciągle odkładał ten temat. A teraz sama nie wiem. Czułam, że coś się między nami psuje. Nie chodzi o kłótnie takie jak ta dzisiejszego wieczoru. To przecież zdarza się wszystkim parom. Tak, już słyszę, co chcecie mi powiedzieć. Dziewczyno, o co ci chodzi? No nie wiem. Wyszłam spod prysznica i owinęłam się ręcznikiem. Na koniec zmyłam resztki makijażu i porządnie wyszorowałam zęby. Nie miałam już siły ani apetytu na kolację. Prosto z łazienki przeszłam do sypialni i wślizgnęłam się pod kołdrę. Zamknęłam oczy i słuchałam. Wyłączanie telewizora, krzątanina na dole i sprzątanie, dzięki Bogu, butelek po piwie. Cichy trzask wyłączników światła, a potem jego kroki na schodach. Szum wody, gdy brał prysznic, a później cichy jęk materaca, gdy położył się obok mnie. Sama już teraz nie pamiętam. Czy zdecydowałam się wtedy, bo myślałam, że dzięki dziecku będę szczęśliwsza? Czy może dlatego, żeby dopiec Bartkowi i popatrzeć, jak będzie musiał wstawać w nocy i zmieniać za pieluchy. Tak czy siak przeszłam pod jego kołdrę i przykleiłam się biustem do jego pleców. To jest twój sposób na przeprosiny, miał zaskoczony ton głosu. Omal nie wrzasnęłam. Tak się wkurzyłam, że chciałam wykopać go z łóżka i wygarnąć wszystko, co czuję. Że już mnie nie przytula, tak jak kiedyś, że już nie rozmawiamy tak, jak wcześniej. Że musimy coś zrobić z naszym szarym nudnym życiem, no i niech do jasnej cholery zacznie czytać sygnały, które wysyłam mu od dłuższego czasu. Zamiast tego powiedziałam zalotnie: Chodź tu do mnie. Położyłam się na plecach i pociągnęłam go do siebie, rozkładając nogi. Bartek położył się na mnie i zaczął całować po szyi, a potem po piersiach. Podnieciłam się, wzięłam delikatnie jego głowę i próbowałam zsunąć między nogi. Ale poczułam opór. Kolejna rzecz, która się zmieniła. Gdy byliśmy narzeczeństwem, nie miał żadnego problemu z tym, żeby mnie wylizać. No nic, trudno. Pośliniłam rękę i posuwistymi ruchami postawiłam jego penisa do pionu, a potem wsunęłam go do środka. — Czekaj, a prezerwatywa? — miał podniecony głos. — Chcesz mnie zerżnąć, czy nie? — wiedziałam, że lubi, gdy tak do niego mówię. Naparł na mnie i zaczął wciskać się raz po raz. A ja poczułam, że robię się coraz bardziej wilgotna. Jednak po dziesięciu minutach jego dotyk oraz zapanie zaczęły mnie męczyć. Próbowałam się jakoś przesunąć w taki sposób, żeby moja łechtaczka też coś z tego miała, a nie samo wkładanie i wyjmowanie. Wtedy usłyszałam: Co ty się tak wiercisz? Całe podniecenie momentalnie ze mnie opadło. Teraz to nie był już seks. Byłam posuwana i czekałam cierpliwie, aż skończy. Chciałam, żeby się w końcu spuścił, miałam nadzieję, że dojdzie do zapłodnienia. Jednak to strasznie się przedłużało, aż w końcu wszystko tam w dole zaczęło mnie boleć. Poczekaj, wysapał, a potem wyszedł ze mnie, uklęknął obok i zaczął się onanizować. Nie wiedziałam za bardzo, jaką pozę powinnam przybrać, czy też jaką minę zrobić, więc po prostu przymknęłam oczy. Po chwili poczułam jego ciepłe nasienie na moich piersiach i brzuchu. Bartek poszedł bez słowa do łazienki, a ja sięgnęłam po chusteczki do nosa i wytarłam się dokładnie. Wrócił po kilku minutach, ziewnął i położył się obok, mówiąc: Dobranoc! Dobranoc, odpowiedziałam. Kocham cię. Mm. Po kilku minutach słyszałam jego ciche pochrapywanie. Na zewnątrz zaczęło padać. Patrzyłam na ścianę, na której wpadające przez okno światło wyświetlało cienie spływających po szybie kropel. Podsumujmy. W robocie dupa, z matką się pokłóciłam, z mężem też. A na koniec, zamiast upojnego seksu, rozczarowanie. No i co by tu dużo mówić, ze spermy na cyckach też chyba raczej dziecka nie będzie. Normalnie roześmiałabym się, gdyby nie to, że było mi tak cholernie smutno. Pamiętam, że podczas naszego wesela tańczyliśmy do kawałka Rigiego Martina, Living La Vida Loca. Przedtem nie zastanawiałam się nad sensem słów. Był to dla mnie po prostu fajny kawałek z radia. Dopiero przed uroczystością zagłębiłam się w tekst. Był o dziewczynie, która wiodła szalone życie, dla której można było zwariować, stracić pieniądze i spać w tanim motelu, takiej dla której można było postradać zmysły. Dlaczego wydawało mi się, że będę wieść takie życie? Nie mam pojęcia, ale byłam strasznie naiwna. Chyba ciągle jestem. Subskrybuj kanał MPIGGO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.